Razem ze mną ksiądz Tomasz Płukarski, do niedawna tylko, w cudzysłowie, rzecznik pierwszej pielgrzymki wrocławskiej, a od kilku tygodni zastępca głównego przewodnika pierwszej pielgrzymki wrocławskiej księdza Stanisława Orzecha Orzechowskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże z pięknego szlaku na Ślęże. Tak. Dzisiaj 1 maja i całkiem spora grupa pielgrzymkowa wyruszyła z sanktuarium Matki Bożej Nowej Ewangelizacji i sanktuarium Świętej Anny, czyli babci Pana Jezusa, i idziemy na Ślęże, na szczyt, gdzie znajduje się oczywiście Kościół Matki Bożej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, bo my lubimy iść w ogóle do Maryi i niestraszne nam są różne szlaki. Jest pod górkę, jest trochę kamieni, ale jest naprawdę fantastyczna atmosfera pielgrzymkowa. 1 maja to w kalendarzu pielgrzymkowym szczególna data od początku lat 80. w zasadzie, a więc no, sporo czasu już minęło od tej pierwszej pielgrzymki na Ślęży. Jak to było tak historycznie? Skąd ten pomysł, żeby ten sezon pielgrzymkowy w archidiecezji wrocławskiej rozpoczynać właśnie 1 maja? To był pomysł księdza Orzecha, żeby nie iść na pochód pierwszomajowy. Najstarsi wiedzą, a młodsi z historii wiedzą, że to były obowiązkowe pochody za ówczesnej władzy. No i ksiądz Orzech zabrał studentów, zabrał wychowanków duszpasterstwa Wawrzyny i mówi: idziemy na Ślęże przede wszystkim pomodlić się do Matki Bożej. No i od tego czasu oczywiście się to wielu nie podobało, ale zostało do dnia dzisiejszego i stąd mamy piękny czas, kiedy po prostu idziemy, modlimy się, śpiewamy. Jest pielgrzymka dzisiaj na Ślęże. Przed tych kilkudziesięciu już lat to był wyraz, powiedzmy, takiego sprzeciwu, protestu, może nawet buntu. A dzisiaj z buntem pielgrzymka nie ma nic wspólnego. Nie, absolutnie. Myślę, że dzisiaj naszym takim zadaniem jest świadectwo, bo w tej chwili tak patrzę na szlak, idzie do góry mnóstwo ludzi. Takie mam skojarzenie, że jak podają w mediach, tysiące ludzi idzie pewnie dzisiaj na Morskie Oko, tak dzisiaj, no nie wiem, czy tysiące, ale setki na pewno ludzi idzie na Ślęże. I my, idąc, przed chwilą różaniec, wcześniej pieśni, takie no radosne, pielgrzymkowe, oczywiście konferencja, na szczycie będzie msza święta, jesteśmy tu też po to, żeby dać po prostu świadectwo. Świadectwo tego, że jest Bóg, jest, dał nam Matkę, Boga Rodzicę. Jesteśmy tu po to, żeby też dziękować Bogu za wolną Polskę, bo takie jest też hasło tegorocznej pierwszej pielgrzymki na Ślęże, w podziękowaniu za wolność. Jesteśmy tu świadkami. Świat dzisiaj potrzebuje świadków Ewangelii, świadków Chrystusa. Dzisiaj blisko 150 osób. Tak, myślę, że to nie jest przesadzone, chociaż przyznam się, że nie liczyłem tych, którzy razem z nami idą w kolumnie pielgrzymkowej. Podążają ci wszyscy ludzie na Ślęże. To są pielgrzymi, którzy w sierpniu wyruszają regularnie na Jasną Górę? O tak, jest sporo takich, którzy co roku idą na pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę. Widziałem kilka osób, które mają na przykład znaczki z pieszych pielgrzymek do Trzebnicy, do grobu świętej Jadwigi, ale są też tacy, którzy są pierwszy raz w ogóle na Ślęży i w ogóle na pielgrzymce. Jest taka fantastyczna rodzina, mają trójkę dzieci, duży wózek i właściwie tak troszkę właśnie spontanicznie wyruszyli dzisiaj, ale wszyscy im pomagają, bo z tym wózkiem dzisiaj dotrzeć na Ślęże, zwłaszcza tym szlakiem, którym idziemy, żółto-czerwonym, nie jest prosto. To pokazuje, że jest po prostu atmosfera pielgrzymkowa, że jesteśmy dla Ciebie bratem i siostrą, że ci ludzie nie zostali sami w tym tutaj wchodzeniu na szczyt Ślęży, tylko właśnie są ludzie, którzy po prostu chętnie pomagają. Na zakończenie to warto byłoby chyba zaprosić na pielgrzymkę wrocławską. Dzisiaj mamy 1 dzień maja, więc zostały jeszcze 3 miesiące, dokładnie 3 miesiące do tego momentu, gdy spotkamy się pod Katedrą Wrocławską i wyruszymy na szlak. Bardzo serdecznie zapraszamy 2 sierpnia, przynajmniej może na jeden dzień, jak ktoś ma trudności, żeby wyruszyć na całą pielgrzymkę. Wyruszamy oczywiście do Matki Bożej, Jasnogórskiej Pani, ale jeden dzień to też jest przeżycie wspólnego Kościoła. 2 sierpnia o 6 rano w katedrze mamy nabożeństwo. Bardzo prosimy i powiem tak, że dzisiaj tutaj nawet schola młodzieżowa miała zadyszkę pod górę. Jak się idzie na Jasną Górę, to się zadyszki nie ma. Także tym bardziej zachęcamy.
Pod jakim hasłem wyruszamy w tym roku? Przyjdź. To jest hasło zachęcające, żeby przyszedł Duch Święty. Jak czytamy w katechizmie, katechizm podaje nam taką bardzo prostą, trafną definicję. Jest to świadek żywej prawdy. Dlatego chcemy doświadczyć, bardzo mocno doświadczyć Ducha Świętego, który cały czas jest w Kościele. A myślę, że w takim żywym, pielgrzymującym Kościele, jaką jest pielgrzymka, będzie czuć Ducha Świętego. Nie braknie jeszcze dwóch elementów, tak, pielgrzymkowych, zwłaszcza tego maryjnego, jak bo przecież zmierzamy do... Idziemy na Jasną Górę, także Matka Boża nam cały czas towarzyszy i nie wyobrażamy sobie, żeby bez niej iść. To jest też taki bardzo mocny, wyraźny rys naszego życia, naszego chrześcijaństwa, że jest z nami Matka Maryja. I to, co jeszcze jest też niezwykłe, to przecież każdy z nas, Polak, wie, że mamy piękny jubileusz stulecia niepodległości naszej ojczyzny i to będzie chyba świetna okazja do tego, żeby podziękować Panu Bogu za to, że jestem Polakiem, za to, że nie musiałem szukać wiary, że nie musiałem szukać Pana Boga, że w domu każdy z nas od swoich bliskich, od rodziców, babcia, dziadek dostał wiarę. I to jest Polska, dlatego chcemy dziękować za jej wolność, niepodległość, to wszystko, co nam właśnie Pan Bóg dał. Zapraszam więc bardzo serdecznie, ksiądz Tomasz Pukarski. Szczęść Boże, zapraszamy i przynajmniej na jeden dzień. Jak nie z Wrocławia do Trzebnicy, to z Trzebnicy do Leśnicy. Jak nie z Leśnicy, to może gdzieś tam się dołączy później. Na przykład w niedzielę będziemy szli z Namysłowa do Wierzbicy Górnej. Łatwo dojechać pociągiem, łatwo wrócić. Zapraszamy serdecznie. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.